Aubena Garabowska jest autorką książek, które chciałam Państwu dzisiaj zaproponować. Z wykształcenia jest lekarzem neurologiem i w swoim zawodzie pracuje, pisze książki dla przyjemności. Jest córką Bułgarki i Polaka, jednak wychowywała się w Polsce. Bardzo dobrze posługuje się językiem bułgarskim i nawet w swojej twórczości, w jednej z książek, wykorzystała to, przedstawiając swój dawny kraj, to znaczy Bułgarię, jakiej nie znamy. Opisała to w książce pod tytułem właśnie Tam, gdzie urodził się Orfeusz. Jednak ja chciałam więcej zwrócić uwagę na jej drugą książkę pod tytułem Stulecie winnych. Jest to opowieść o losach polskiej rodziny wpleciona w drastyczne wydarzenia XX wieku. Akcja tej książki rozpoczyna się z chwilą wybuchu I wojny światowej, a kończy po 100 latach, czyli w czasach nam współczesnych. Wspomniana saga składa się z trzech części. Pierwsza część zaczyna się w czerwcu 1914 roku narodzinami bliźniaczek Mani i Anny, gdy podczas porodu nieszczęśliwie umiera ich matka. Ojciec dziewczynek oczywiście załamany, rozżalony, z lękiem martwi się o przyszłe życie, ponieważ ma jeszcze w domu dwóch starszych synów. Bracia, wdowca i rodzice postanowili pomóc mu. Jednak, jakby tego było mało, jak to w życiu się zdarza, nadchodzi następna tragedia. To jest wybuch I wojny światowej i szalejąca w kraju epidemia grypy hiszpanki. To również boleśnie doświadczają na swoim życiu. Druga część również jest ciekawa, to jest jakby dalszy ciąg naszej historii Polski. Na tle wydarzeń 1939 roku, czyli II wojny światowej, nadal toczy się życie tej samej rodziny, Mani i Ani Winnych. Są one już dorosłe. Mania rodzi kolejne bliźniaczki, to jest Kasię i Basię, czyli pojawia się następne pokolenie. Warto przeczytać i tę część, ponieważ razem z bohaterami możemy przeżywać życie pełne strachu, niepewności. Trzecia część. Wprowadza czytelnika w czasy bardziej nam znane naszemu pokoleniu, bo to już jest rok 1971. Na świat przychodzą kolejne w rodzinie winnych bliźniaczki. To są córki Basi, Julia i Ula. Im też przyjdzie zmierzyć się z rzeczywistością. Dziewczynki dorastają w kraju ogarniętym kryzysem. Tak jak w poprzednich czasach, życie toczy się na tle życia politycznego. To już mamy wprowadzenie stanu wojennego, pierwsze wolne wybory. W powieści pojawia się miasto Pruszków, czyli nawet zahaczyła autorka o narodziny mafii. No i możemy zadać sobie pytanie. Czy ta nowa kapitalistyczna rzeczywistość będzie przyjazna rodzinie winnych? Aby na to pytanie odpowiedzieć, polecam do przeczytania tą właśnie sagę.